Pani dyrektor, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty oraz niektórych innych ustaw. Jedną z zapisanych zmian jest przesunięcie do Narodowego Funduszu Zdrowia Wielu Świadczeń. To oznacza, że znaczna część pomocy, za którą płacono z budżetu państwa, będzie finansowana ze środków pochodzących ze składek zdrowotnych. I pytanie: Czy spowoduje to kłopoty pacjentów z dostępem do, do świadczeń? Panie redaktorze, po pierwsze taka generalna refleksja, która mi się nasuwa, to formuła wprowadzania tak istotnych zmian z punktu widzenia zdrowia publicznego w ustawie, który nie jest w ustawie, która nie jest dedykowana finansowaniu świadczeń ze środków publicznych. To jest taka generalna, bo ta praktyka nam się rozwija, ale wydaje się, że to nie jest praktyka, która powinna być właśnie uznawana za właściwą, bo jeżeli dokonujemy tak istotnej zmiany, czyli i przenosimy do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia wiele bardzo istotnych, jeśli chodzi o ich wagę kosztową zadań, ale również istotnych z punktu widzenia merytorycznego, to to powinno mieć swoje odzwierciedlenie we właściwych aktach prawnych. To jest taka generalna uwaga. Co do następstw tej decyzji, to musimy sobie zdawać sprawę, że jestem przekonana, że ten pomysł nie pojawił się w resorcie zdrowia, tylko jest próbą poszukiwania na poziomie finansów publicznych pewnych oszczędności, które mogłyby być przeznaczone na realizację innych zadań publicznych. No i tu się pojawia to naturalne pytanie, czy zdrowie ma być znowu odłożone na trochę niższą pozycję, jeśli chodzi o priorytety. Oczywiście w warunkach toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny wiemy, że obronność jest bardzo ważnym celem dzisiaj każdego państwa w Europie. Niemniej jednak po wielu, dwóch, ponad dwóch latach pandemii, ogromnym długu zdrowotnym wszystkim nam towarzyszyła absolutnie jednoznaczna diagnoza, że dług publiczny, który będziemy musieli spłacić będzie wymagał inwestycji, nie tylko inwestycji kadrowych, nie tylko inwestycji rzeczowych, ale również inwestycji finansowych. Gwarancja finansowania 7% i pewna inżynieria finansowa, która dzisiaj obowiązuje sprawiała, że ten przyrost składki zdrowotnej obserwowany w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia miał dawać szansę na to, aby ubezpieczeni i objęci opieką finansowaną wprost przez płatnika publicznego mogli poczuć nadzieję na wzrost wartości, wzrost jakości opieki zdrowotnej w rozumieniu dostępności, ale i tej rzeczywistej jakości klinicznej, rzeczywistej jakości organizacyjnej. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy mogli zabezpieczyć odpowiednie zasoby ludzkie, a robiliśmy to zwiększając wynagrodzenia, ale również poprzez podniesienie taryf. Być może sami wpadliśmy trochę w pułapkę takiego zjawiska, w którym krytykowaliśmy środki niewykorzystane w roku 2021. Wiemy, że to, że aż tak duże oszczędności pojawiły się w kasie publicznego płatnika, jest zjawiskiem no, budzącym wątpliwości i, i, i zmuszającym do stawiania pytań, dlaczego tak się stało, gdy wielu pacjentów niestety zostało odprawionych z przysłowiowym kwitkiem z placówek medycznych i wskazano im odległe terminy oczekiwania na świadczenia, a z kolei świadczenia, Przezodawcy deklarowali gotowość do przyjęcia większej liczby pacjentów, ale to jest pewien dylemat organizacji systemu ochrony zdrowia. Niemniej jednak e, decyzje, które zapadły w roku 2022 związane z niemającą swojego precedensu podwyżką wyceny punktu, w którą to wycenę wkomponowano zarówno wzrost wynagrodzeń minimalnych kadr medycznych, jak również pewną kompensację e, wskaźnika inflacji, to ten. E, Impakt tych decyzji politycznych jest znacząco wyższy niż te 10 miliardów nieodłożonych w funduszu zapasowym środków w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia z 2021 Szacuje się, że sama, sam wzrost, wzrost punktów i wynagrodzeń tym samym to może być nawet 20 miliardów złotych. Zatem my nie mówimy o żadnym wysoce komfortowym stanie finansów Narodowego Funduszu Zdrowia z punktu widzenia możliwości realnej poprawy dostępności dla tych pacjentów, którym dzisiaj zobowiązano, zadeklarowano, że ta jakość opieki dla nich wzrośnie. Gdy do tych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia dołączy się te zadania wskazane w projekcie ustawy, no to musimy sobie zdawać sprawę w sposób naturalny, że każdy z pacjentów straci. Bo za te same pieniądze nie będziemy w stanie zagwarantować tożsamej jakości dla tych, którzy już dzisiaj korzystali ze świadczeń wprost finansowanych z NFZ, ale również dla tej grupy pacjentów, którzy mieli finansowanie zabezpieczone w dotacji pochodzącej z Ministerstwa Zdrowia, z budżetu państwa. Tutaj nie będzie wygranych, bo sytuacja jest obiektywna. Potrzeby zdrowotne są bardzo duże, skala potrzeb niezaspokojonych również naprawdę no alarmująca, a okazuje się, że w roku 2023 realnych pieniędzy na pokrycie tych potrzeb będzie w kasie Narodowego Funduszu Zdrowa, Zdrowia Mniej. I to jest nie do końca zbieżne i konsekwentne z polityką rządu, bo polityka rządu. Do tej pory była nakierowana na to, że sukcesywnie zwiększamy finansowanie, sukcesywnie zwiększamy dostępność i jakość. No jeżeli pieniędzy w narodowym, w ogóle w systemie opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na już wyznaczone świadczenia będzie mniej to musimy sobie to powiedzieć wprost, będziemy mieli, powiedziałabym, cofnięcie się i wycofanie z tej polityki inwestowania w zdrowie, co jest niekorzystne z punktu widzenia całego interesu publicznego, bo akurat jeśli chodzi o politykę zdrowotną, to myślę, że 38 milionów obywateli plus dodatkowe miliony uchodźców z Ukrainy na pewno łączy to, że chcieliby, aby system opieki zdrowotnej, szczególnie w tych trudnych, niebezpiecznych czasach, był rzeczywiście sprawny i gotowy do reagowania również na sytuacje kryzysowe.